Będzie to oficjalnie klasyfikowane i już. Znaczy nie wiem, czy mi się wydaje, ale ja mi się, znaczy na poprzednich sesjach chyba zawsze drzwi były takie nasze sesje otwarte, prawda, do urzędu. Znaczy główny, ta główna doma. Tak mi się wydaje. Nie. Zawsze trzeba, zawsze zawsze były zamknięte. Tak, panie radny, odpowiadam, że w miejscu, gdzie mamy siedzibę, jest budynek Urzędu Miasta Krakowa, jest to po godzinach urzędowania. Jest po to domofon, że jak ktoś chce się dostać do Rady w godzinach popołudniowych, dzwoni do domofonu, jest odbiór. Z jednej strony logiczne, z drugiej strony ograniczenie. No nie. Ale jaki ma pan wniosek, żeby to zrobić? Nie, pytam, bo się to nie sądzi pan chyba, że potrzebuje specjalnie pan Jaskę, żeby to... Nie wiem, bo to nowy podział, więc dlatego... Nie. Czy oni są jakiś czas mają wątpliwości, proszę państwa, takie pytania, to na pewno to nie było. Czy można panie przewodniczący, zdarza się tak czasem, że porty idzie na obchód i krzycze do mnie i wypadałoby jakiejś inspekcji uprzedzić po prostu, żeby tego nie robił. To nie ma jakieś jeszcze, żeby było uchwycić, bo ja też raz stałam 40 minut na to. To znaczy, że jeśli można zgłosić, gdzie komisja, no to tylko tyle. Ale proszę państwa, portierzy mają... Proszę państwa, mamy naprawdę dobrą sytuację. Jesteśmy jedyną dzielnicą, która ma siedzibę w budynku Urzędu Miasta. Korzystamy z tego bez to. Tanie utrzymanie jest dużo plusów. Jest to pewna niedogodność, że no, nie mamy kluczy, jest ochrona. Proszę panu koncentrować. Panie Jasku, na pewno nie złośliwie. To był projekt druku numer 3. Teraz przystępujemy do procedowania uchwały zarządu według druku numer 4. Proszę państwa, jest to zadanie w sprawie powierzonej z Rady Dzielnicy w sprawie bezpiecznych prac. Otóż jest to po konsultacji wniosku Zespołu Bezpiecznych Kraków. Odpowiem od razu, że się pojawiają podobne przeszkola jak wcześniej, ale w związku z tym, że nie jesteśmy do końca pewni, czy tamte zadania przejdą. I też mieliśmy wątpliwość, żeby zaproponować, że te zadania mają być również w przyszłym roku. Bo jeśli by tamte zadania nie przeszły, one na kilkadziesiąt, powiedziałbym, pół na pół, albo więcej niż pół, że nie przejdą zgodnie z zarządzeniem prezydenta, te zadania tamte nie przejdą, ale może się okazać jakieś. I to wtedy byśmy zmienili te zadania na przyszły rok, jeżeli chodzi o bezpieczny kraj. Ale żeby nie zamknąć drogi dla monitoringu na rok przyszły, że jak w tym roku nie przejdą, bo to jest takie szybkie zadanie, które można by wykonać w tym roku. Przewidziane są, proszę państwa, monitoring na przyszły rok w przedszkolu numer 57, przedszkolu numer 91 i doposażenie kamizelek to jest 1900 zł. Jest to, proszę państwa, konsekwencja, ta kwota już jest dopasowana do kwoty, którą dzielnica ma do dyspozycji na przyszły rok na bezpieczną pracę. 11900 zł. Otóż chciałem również państwu powiedzieć, że w tamtym tygodniu odbyło się przekazanie około 1300 kamizelek. Także wszystkie przedszkola na pewno dzielnicy dostały. I szkoły w tych najniższych klasach, w niektórych od 1 do 3, w niektórych w tych większych szkołach troszeczkę mniej. Natomiast skala była krojka, nie wiem, czy oglądaliście, był fajny festyn w szkole na ulicy Krasickiego. Byli przedstawiciele wszystkich przedszkoli, szkół. Także fajna impreza, łącznie z takim szkoleniem, taki festyn. Rzecz, która wydaje się no, potrzebna i duża skala. Ci, którzy byli na tym, chyba też powiedzą, że mogło się to podobać. Miejmy nadzieję, że są już te kamizelki widoczne na tej dzielnicy. W kornicach oglądałem to akurat ze zdziwieniem człowiek, że to szkoła na Rybniku była wzięta tutaj pod uwagę pięknie. I te dzieci dosyć sympatycznie mówiły. Także otwieram dyskusję w tej sprawie. Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 4. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Teza rada przyjęła uchwałę według druku numer